jak doszło do powstania kolekcji Lechitka? Pani Danuta Waniek zadzwoniła do mnie i powiedziała: wiesz, ja bym chciała, żebyśmy się spotkały, bo zakładamy taką grupę, która się nazywa Europa jest wśród nas. I spotkałyśmy się w Cepelni i pani Danusia powiedziała, że ona by chciała, bo to jest jej pomysł, że ona by chciała, żeby stworzyć polską, taką na motywach etnicznych, na motywach ludowych, polską kolekcję, która by była w takim naszym wkładem w to, co się w tej chwili nosi w Europie. Proszę mi opowiedzieć o samej kolekcji. Ja przyznam się, że się zabierałam do tego dosyć tak ostrożnie, dlatego że z folklorem trzeba uważać, bo takie dosłowne cytaty, włożenie jakiejś części na przykład garderoby ludowej jest w gruncie rzeczy czymś, co nie najlepiej siedzi we współczesnej modzie. I ja po prostu pomyślałam o tym, że tam trzeba wprowadzić elementy, motywy, wzory tkanin i to jak gdyby zainspirowało mnie w tym rozwiązaniu tego zadania. Bardzo chętnie pracuję z Milanówkiem w polskich jedwabiach. I tam są malarki. Ja sobie wymyśliłam, że pasiak ludowy stoi w końcu jak blacha, no bo to jest ochrona od deszczu, wiatru, zimna. Natomiast wspaniałe te motywy pasów ludowych są świetne na miękkie tkaniny. No i Milanówek wymalował mi w pasy, szmizierki wyszły pod tymi pasiakami z wełnianymi z jedwabi milanowskiego. W pewnym momencie mąż mówi do mnie: słuchaj, ale nie zrobiłabyś ty dżinsów w parzenice? No i zrobiliśmy dżinsy w parzenice. Czy uważa pani, że polskie motywy etniczne mają szansę zaistnieć w Europie i może na świecie? Z całą pewnością tak, ponieważ w ogóle jak każda sztuka ludowa, ona jest charakterystyczna, bardzo piękna. Ma wszystkie takie elementy, których ludzie szukają. I na przykład ta nasza, szalenie taka pogodna, kolorowa, pełna kwiatów jak, nie wiem, mazowieckie łąki czy górskie połoniny. Ja się, zdaje się, rozmarzyłam trochę. Otóż to jest, moim zdaniem, ona niesie wspaniałe wartości w ogóle, artystyczne, kolorystyczne, charakterystyczne również dla Polski. Poprosiłam, żeby Krajowa Izba Mody mi wybrała dziewczyny, blondynki wysokie. No i te laszki jak weszły, to im jest w tym dobrze po prostu. I one, myślę, że to jest dobra droga do wprowadzenia w świat, ponieważ zobaczyć taką piękną blondynkę w czymś, co takiej leży, śliczne te łodzianeczki tutaj naprawdę by bardzo ładne,